Cześć. Chciałem Wam powiedzieć, jak mija mi czas w tych dziwnych czasach. No jest to niewątpliwie przeżycie, które jest szkołą charakteru. Jakoś sobie trzeba z tym poradzić i pamiętajmy, że to jest wahadło, które wychyliło się w jedną stronę i później się wychyli w drugą. Będzie coś innego. Musimy to przetrwać. Mam tutaj dość dużo chaosu, ponieważ moja partnerka pracuje w domu. A jak wiecie, ta praca też nie jest czymś pewnym, więc odbywa się to w dużym stresie. A mój 8-letni syn ma szkołę przez komputer, więc trudno mi tutaj zachować się. Jak ty, zachować się w taki relaksacyjny sposób, ale jakoś jestem w sumie spokojny, no, gotuję, trochę tam sprzątam, ale to nie jest takie sprzątanie wymarzone, które by się chciało otworzyć szafę i wyjąć wszystkie rzeczy z dawnych czasów, tylko próba utrzymania czegokolwiek w ładzie. Muszę też robić zakupy, no bo moja mama siedzi w domu sama, więc jej tam dostarczam produkty. No, czasem to się oglądam. No, wyjrzałem znowu Twin Peaks 2017. Jest to wspaniałe, jednak arcydzieło. Po raz kolejny się zachwyciłem. Czytam sobie Dao de Jing i przewodnik po energetykach Michała Biedoty. Bardzo przyjemna lektura na te dziwne okoliczności. Tak w zasadzie po prostu poddaję się tym przemianom. No, udaje mi się czasami iść do mojej pracowni, trochę poćwiczyć na instrumencie, coś porobić. Aczkolwiek akurat w tym momencie mam trochę materiału, który mógłby w tym właśnie wyjść na światło dzienne, ale wydawanie płyt w takim czasie skazane trochę na zginięcie w tym natłoku wszystkiego. Też już mam trochę dość wszystkiego w streamingu, nie przepadam za tym, ale jest to czasami jedyna forma komunikacji artystów ze światem. No i czekamy dalej, co będzie. No, przetrwamy to. Będzie, bądźmy dobrej myśli, to jest zmiana dekoracji. Czy coś jeszcze? W zasadzie tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Trzeba zachować spokój i pamiętać, że wszystko płynie. I wszystko jest zmienne i to też przeminie. Pozdrawiam.